Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marta Golbik, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od niespodzianek. To Jeśli to, największą to. niespodzianką na gliwickiej liście PO jest obecność na niej chyba Andrzeja Pilota, to no ja chyba liczyłem na więcej. Ale czy to jest dobra niespodzianka, czy zła niespodzianka, bo nie wiem... Nie wiem. Jakim... Andrzej Pilot z całą pewnością jest kandydatem, który, jak to się mówi, z niejednego pieca wyborczego chleb jadł, ale niespodzianek nie ma. Przyszedł się do Katowic na przykład, Platformy w Katowicach, więc tak, my znaczy, mamy, po staremu. My mamy tak ułożone te listy, żeby brać jak najwięcej głosów, bo wiemy, o co walczymy. A. Więc każda, każda osoba na listach Koalicji Obywatelskiej w każdym okręgu... Jest po to, żeby przeprowadzić bardzo dobrą kampanię i zdobyć jak najwięcej głosów i przekonać do siebie. A pani rozczarowana tym, gdzie na tej liście jest, jak poseł Olichwer, na przykład, czy umiarkowanie zadowolona? Nie, na pudle jestem na trzecim miejscu. Trzecie miejsce w gwizach jest miejsce biorące? Yy, w, uważam, że absolutnie tak i wręcz mam ambicje, żeby zdobyć bardzo dobry wynik. Yy, myślę, że jestem w stanie drugi wynik zrobić z tej listy. Jedna z pewnych, platforma w końcu jest w czymś lepsza od PiS. Otóż PiS wciąż nie ma list i podobno nawet w tym tygodniu się one nie zmaterializują. No, bo mają problem, bo jeśli yy, obecni parlamentarzyści dowiedzą się, że się nie znaleźli na tych listach, to mogą przy najbliższym głosowaniu w sprawie referendum e, tak, zagłosować wie, wie, wie inaczej wie niż jakieś... życzy sobie prezes Kaczyński. A to tak, w ten sposób. A tu pani wie, jakieś czystce. W każdych, w każdych wyborach jest tak, że ktoś dostaje gorsze miejsce, a ktoś inny tego miejsca na liście w ogóle nie dostaje i z tego co wiem, to na listach PiSu wielu osób nie będzie, bo męczyje się przez cztery lata, żeby przekonywać, przekupywać swoich parlamentarzystów, co widać zresztą po Radzie Ministrów, największej w historii, w której 88 osób to są parlamentarzyści, czyli oni musieli tylu osobom dać stanowiska w ministerstwach po to, żeby głosowali tak jak życzy sobie prezes więc wielu z tych osób może nie być na tych listach, a teraz przed nimi ważne głosowanie, więc boją się, że jak się dowiedzą za wcześnie, to nie będą chcieli głosować zgodnie z wolą partii. Nie no proszę, a tak tym tropem podążając na listę PO jeszcze w pani, pani, pani Okręgu w Gliwicach, mm -hmm. Gliwice-Zabrzebytom, Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry i Powiat Gliwicki I Powiat, i powiat, Gliwickie. Gliwickie, no, tak powiat Gliwicki, no tak e, to czym podpadł partii poseł Tomasz Olichwer, szóste miejsce dopiero parlamentarzysta y pod, pod kilkoma czy kilkorgiem y, nie parlam, y, znaczy, y, y, kandydatów, którzy nie są posłami nie są parlamentarzystami Proszę pamiętać o tym, że my mamy suwak parytety. Ja jestem zwolenniczką parytetów zarówno w stosunku do kobiet, jak i mężczyzn. I Donald Tusk prowadził taki suwak, zgodnie z którym jest naprzemiennie mężczyzna-kobieta. U nas pierwszą osobą jest kobieta, w związku z czym drugą mężczyzna, a potem na trójce jestem ja jako kobieta i tak sobie naprzemian te miejsca zajmujemy, więc... Również w związku z tym Tomek zajął akurat szóste miejsce. A to jeszcze kończąc, patrząc na listę Prawa i Sprawiedliwości, to jedynką podobną ma być albo Wojewoda Jarosław Wieczorek, albo wiceminister Piotr Pysik, którego Platforma boi się bardziej? Żadnego. Bardzo jestem ciekawa, na kogo postawi PiS, ale nie, nie, nie. Ja, ja myślę, że to nie są tacy rywale, których mielibyśmy się bać. Marta Golbik, posłanka PO, jest naszym gościem. Dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Marta Golbik, posłanka PO, jest naszym gościem. Po raz drugi panią. Państwa witamy. Um, muzyczny przerywnik teraz. Cudownie. Cudownie. Ramstein na Ślą Stadionie Śląskim? Zaliczony? Tak, byłam. Oczywiście. oczywiście. No dobra, to teraz, to teraz... Bardzo dobry koncert. Bardzo dobry koncert. A tak na koncercie rockowym to show czy muzyka ważniejsza? Yy, muzyka zdecydowanie, aczkolwiek akurat Ramstein to show robi, to, to trzeba im przyznać, ale no dla mnie zawsze muzyka, brzmienie. Yy, jednak muzyka rockowa ma to do siebie, że trzeba Musi wybrzmieć i, i trzeba tego posłuchać. Czy Śląski, Stadion Śląski oczywiście koncertowo jest w stanie konkurować znowu, czy to jest trochę dowód, że jest w stanie konkurować znów z Stadionem Narodowym w Warszawie? Ja uważam, że to nawet nie jest kwestia konkurencji. My jesteśmy po prostu lepsi i nie powinniśmy konkurować, tylko powinniśmy tą przewagę już mieć, więc trzeba faktycznie zrobić wszystko, żeby żeby nasz stadion miał przewagę w ściąganiu dużych gwiazd. Tak jak Ale to mimo wielu w przypadku... spartaczonych, to nie bójmy się tego słowa, koncertów na Stadionie Narodowym w Warszawie, tam ten dźwięk faktycznie jest yy, fatalny. No, yy, te koncerty cały czas są, ludzie tam po prostu przychodzą, yy, przeżywają to rozczarowanie na yy, własnej skórze. Więc yy, co, co musiałoby się zdarzyć? Czy to, no jest, tylko... program, czy to jest program Platformy? Metalika na Stadionie Śląskim. Z, z przyjemnością. E, każda trasa wyłącznie w Chorzowie. Z przyjemnością i nie tylko Metalika. E, ile razy trzeba przeżywać rozczarowanie, żeby w końcu dać sobie spokój? No to też jest kłopot. Ja znam naprawdę wiele osób, które były nieraz na koncercie na narodowym i stwierdziły, że już więcej tam nie pójdą. A to trwa dekadę. To jest tak, no, że. Jakaś Madonna, już nawet nie pamiętam, kiedy ten koncert był, I to, wszystko, i to cały czas się Ale jest różna, jest różna muzyka, prawda? Jest taka muzyka, w której to show jest ważniejsze mhm. i, i to jest naturalne. Znaczy, są tacy odbiorcy, są tacy muzycy, ale w przypadku koncertów, akurat rokowych, takich, gdzie to brzmienie jest najważniejsze, to jestem zaskoczona, że my nie przejęliśmy jeszcze wszystkiego. Bo, bo mamy wszelkie możliwości ku temu. Myślę, że to wynika z y, trochę obaw firm, które organizują te koncerty. O co właściwie? Y, o to, że nie wiem, że nie będzie frekwencji, Jak bo... Jaki Na, na Rammsteinie ja 140 ale... tysięcy osób na dwóch koncertach to jest więcej nawet niż wchodzi ale na oczywiście, że Narodowe łatwiej, Warszawie. Tak, ale oczywiście, że łatwiej jest gwiazdę ściągnąć do... Y, Stolicy, kraju, niż. Tylko trzeba też przedstawiać właśnie te warunki, jakie są. Trzeba, trzeba tłumaczyć, że mamy zarówno lotnisko, jak i świetne połączenia kolejowe. E, oczywiście przydałoby się zorganizować dobre miejsce parkingowe i dojazd pod sam stadion, ale to już są technikalia, które jesteśmy w stanie bez problemu przygotować. I, e, I ta przewaga chorzowa powinna być zdecydowana. Znaczy, powinno być tak, że jak duża gwiazda przyjeżdża, to wiadomo od razu, że to jest Chorzów, a nie Warszawa. No, chyba, że chcę wystąpić w stolicy bez względu na wszystko, jak na przykład bijące przykładowo. Ale e, teraz zejdźmy e, na ziemię do, e, do Gliwic. Ile platforma chce zdobyć mandatów? W, w e, cztery mamy obecnie, walczymy o piąty. O piąty. Hmm. To jakby podstawa tego, żeby wygrać wybory, jak rozumiem. To zdobyć po prostu więcej mandatów. Dzisiaj macie e, tyle samo, co, co Prawo i Sprawiedliwość? E... PIS też ma cztery mandaty, tak? Dlaje się. Tak, ale, ale jesteśmy, znaczy ja, ja uważam, że ten piąty musimy zdobyć. No to jest, tak jak sam pan powiedział, musimy w każdym okręgu zdobyć o, o, o jeden, dwa mandaty więcej, żeby wygrać wybory. No to, a taki okręg jak Gliwice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry. To jest okręg, w którym, w którym powinniśmy to zrobić. I, znaczy, gdzie gdzie platformy to... miałyby wygrać z pisem, no jak więc, nie? No w, więc chociażby w Gliwicach, no czy bytom. A przypomnę, że w 2015 mieliśmy trzy mandaty, w 2019 zrobiliśmy cztery, więc no, następnym krokiem jest 23 i 5 mandatów. No. I o to walczymy. E, zaczęliśmy od niespodzianek. Tych nie ma w Gliwicach, jeżeli chodzi o okręg senacki. Zygmunt Frankiewicz. Były prezydent Gliwic, obecny senator, to tak to by oczywiste i, i wiadomo, od samego początku. Ale nie wiem, czy pani słyszała, jest niespodziewana konkurencja dla Zygmunta Frankiewicza w tym okręgu synackim, e, mimo e, tak zwanego paktu synackiego. Słyszała Pani o konkurencji? E, słyszałam e, od pana zresztą e, nie uważam, żeby to była konkurencja. A ja tam jakby postać w Gliwicach znana, zamierza startować w tych wyborach, zbiera, zbiera podpisy w tej chwili, czy. To jest też postać w takiej Gliwickiej polityce, która może wywrócić pakt senacki. Nie, co widać po jego próbach kandydowania na prezydenta. Nie uważam, żeby miał duże szanse To są inne wybory wybore. trochę. Wybory ale, prezydenckie, jak ale nie mieszkańcy traktuje, wybierali Frankiewicza znaczy, na, na prezydenta, to trochę inaczej chyba niż jak go Zygmunt wybierają Frankiewicz na Frankiewicz na prezydenta w pierwszej turze zbierał po 80% i warto o tym pamiętać. To po pierwsze. Po drugie, nie uważam, żeby Kajetan Gornik był jakimkolwiek zagrożeniem. Ale po trzecie, kto nie jest w pakcie senackim jest z pisem. A wyborcy z Gliwic i Starnowskich Gór, bo to jest ten okręg, w którym kandyduje Zygmunt Frankiewicz, nie będą akceptowali kogoś, kto działa na rzecz PiSu. I to warto sobie powiedzieć. Więc po pierwsze, to nie jest zagrożenie. Po drugie, Wyborcy, którzy chcą głosować na kandydatów Paktu Senackiego, opozycji, koalicji obywatelskiej, będą wzmacniali kandydatów Paktu Senackiego, a nie będą y, głosowali tak, żeby pomóc pis zdobyć mandat. To też ciekawe w sumie, bo o ile pamiętam, to parę lat temu Gorniga wyrzucaliście z Platformy. Za, y, t, były takie podejrzenia, że on... Y, y, przed wyborami, że jak on wygra, to dostanie się do Rady Miasta, to z pisem zrobi koalicję. To tak jakiś, jakaś taka niezidentyfikowana, niezdefiniowana podejrzenie o jakąś współpracę czy akurat, sprzyjanie PiS. Akurat w tym przypadku to jest wprost działanie z pisem. W 2015 roku, kiedy Nowoczesna wystawiła swojego kandydata w, do wyborów Sena do Senatu. Platforma wystawia swojego i PiS wystawił swojego, to w tym okręgu mandat senacki wziął kandydat z PiSu. Znaczy wystawianie konkurencji przeciwko jednemu uzgodnionemu przez wiele miesięcy pośród liderów wszystkich partii opozycyjnych kandydata i podważanie tych rozmów, które naprawdę bardzo długo trwały i nie były łatwe, to jest działanie na rzecz PiSu wprost. Znaczy no tak, ale może ktoś, tu... ktoś może nie... E, identyfikować się tak jak widza na przykład z Grandem Frankiewiczem i, i nie, nie identyfikować się też z pisem na przykład. Ale bo dzisiaj, tak mówi gornik na przykład. Tak, ale on... dzisiaj Polacy chcą y, albo pozostawić pis przy władzy, albo odsunąć pis od władzy. Znaczy, y, możemy powiedzieć to wprost. Ludzie, którzy chcą odsunąć pis od władzy, głosują na kandydatów, którzy mają szansę ten pis przegonić z. Rządzenia naszym państwem. I tyle. I to jest cała historia. Więc yy, wszelkie rozdrabnianie, tak jak w przypadku bezpartyjnych samorządowców, czy wszystkich, którzy próbują to zrobić yy, jakąś okrężną drogą, to nie jest oczywiście wprost yy, tak, że Kajtangornik staje i mówi: Ja działam na rzecz pisu. Ale on wystawia, jeśli wystawi siebie, yy, to wystawi siebie na rzecz pisu, tak naprawdę. No to, 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 jest to jest bardzo PiS, proste. W tych wyborach i... Senackich to jest Łukasz Kmielewski, radny? Yy, radny, tak, miasta. Może jemu zabierze Gornik głosy, jako, jako człowiek też związany z samorządem Gliwickim. Jest, to jest decyzja, jaka jest na Gornika, czy chce w tym brać udział. Co ciekawe, Paktu Sąskiego nie szanują też, na to wygląda, na przykład Śląskie Regionaliści. I tutaj kandydatów mają wystawić w kilku okręgach, zarówno Śląsoki Razem, partia, jak i partia, chyba w likwidacji, Śląska Partia Regionalna. Najciekawsze jest to, że ci pierwsi to są chyba wciąż koalicjanci PSL, partii, która z kolei jest... W pakcie senackim. Pakcie senackim. To o co tu chodzi? Mm, polityka to jest bardzo trudna sztuka, Naprawdę? Ta, tak, to dlatego do polityki od... potrzeba... Odwrotnie. E, dlatego do polityki potrzeba bardzo poważnych, e, odpowiedzialnych ludzi. To, co poszło nie tak właściwie. I e, nie, bo najprościej jest się obrazić i powiedzieć, że nie dostałem czegoś, w związku z czym e, będę sobie sam startował. Ale to nie jest odpowiedzialność i to już na samym starcie pokazuje, że dana osoba nie jest y, poważnym politykiem, bo y, jeśli podjęto te próby i się udały, wszyscy Polacy chcieli wspólnej listy opozycji. To podjęto się nie udało. Próby ale podjęto. Paktu próby, senackiego, tak? tak, mówię teraz o pakcie senackim. Jeśli podjęto próby, przez wiele miesięcy liderzy wszystkich partii bardzo długo uzgadniali, często prowadzili badania, gdzie, w którym okręgu, który kandydat będzie najlepszy. Znaleźli tych kandydatów, byli w stanie parytetowo podzielić to pomiędzy partie. I ktoś się tam nie znalazł, no to tu panie i mówienie, a ja teraz chcę, bo nie znalazłem się i nie zostałem uwzględniony, to ja chcę sam. No, oprócz tego, że jest działaniem na rzecz PiSu, jest pokazaniem, że jest się niepoważnym politykiem. i Wyborcy nie lubią niepoważnych polityków. No, to, Oczywiście, że tak. Ale... Nikt nikomu zabronić, chyba że sąd w określonych okolicznościach. Oczywiście, że Mimo, tak, ale że... My, my walczymy. Kandydowania w wyborach. Jasne, ale my walczymy o coś więcej my walczymy o Polskę. To są najważniejsze wybory od 1989 tak... roku. Okej, okay, to, to czemu wy właściwie, dyżurne pytanie, czemu wy, skoro to takie ważne i trzeba było się zjednoczyć, to czemu do Sejmu się nie, nie zjednoczyliście? W jedną listę, której byliście przecież z Donaldem Tuskiem na czele, orędownikami. Ja mogę mówić w imieniu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, że wielokrotnie do tego namawialiśmy, byliśmy gotowi na bardzo dalekie ustępstwa. Wielokrotnie rozmawiałam o tym ze swoimi koleżankami, że Każde i kolegami z parlamentu, że każdy z nas bardzo chętnie ustąpi miejsca, byle byśmy wygrali te wybory, bo to jest naprawdę najważniejsze dzisiaj. Ja tego nie rozumiem i też nie akceptuję faktu, że nie byliśmy w stanie się porozumieć. Skończyło się tak, jak dziś wiemy, czyli to, że idziemy na osobnych listach. Całe szczęście doszło do paktu senackiego, który koordynował Zygmunt Frankiewicz. I, I ten pakt senacki zapewni nam większość w Senacie. Ale jestem też przekonana, że w Sejmie również wygramy te wybory, wygramy z pisem, bo to naprawdę dzisiaj jest kluczowe. Znaczy, wszelkie animozje, jakieś pojedyncze interesy poszczególnych osób są kompletnie bez znaczenia w kontekście wygranych wyborów. My naprawdę nie mamy tych kolejnych czterech lat do stracenia, nie możemy sobie na to pozwolić i liczę na odpowiedzialność osób, które mianują się politykami. Że, że tą odpowiedzialnością się wykażą, i będą w stanie często zrobić krok do tyłu, byle wygrać wybory 15 października. To zwycięstwo jakby doceniam optymizm, ale te, tych oznak zwycięstwa e, z pisem. Jedyną właściwie taką. E, Jedynym sprawdzianem, probierzem to są, to są sondaże, tam nie bardzo to widać. Ja bym przytoczyła inny sprawdzian i widzę to naprawdę od samego początku, jak zbieramy podpisy wśród ludzi. Jak mamy serduszka na piersi, ludzie widzą, że jesteśmy z koalicji obywatelskiej, podchodzą do nas sami, żeby podpisać listy, żeby porozmawiać. Byłam, spędziłam weekend w Gliwicach i w Zabrzu, dzisiaj będę w Bytomiu. W tym tygodniu też w Tarnowskich górach, naprawdę wszędzie to widzę. Znaczy. Ja nie, dotychczas ja już brałam udział w dwóch wyborach: w 2015 2019 ja jeszcze nie widziałam takiego zaangażowania ze strony ludzi na ulicy, którzy sami chcą pomóc, sami chcą przejść podpisywać listy. Pani odczucia tutaj i wyniki sondażowe i statystyka to jednak. Ale wie pan, że to jest Trochę ważne? statystyka i sondażowe tak. wyniki mają. Więcej do powiedzenia i więcej nam mówią o tym, jakie są sympatie i trendy polityczne. W Dla mnie ważniejsze są emocje, które widzę wśród ludzi, gdy pojawiam się na ulicy z podpisami, na rozmowach. To jest ważne. Czyli nie przekona mnie Pan, że emocja wśród społeczeństwa nie jest tak samo ważna, jak to, co możemy oceniać. Być że że posty... może cenne jest, i świadczy Sandaż. o wysokiej kulturze wyborców PiS, że oni nie podchodzą do pani na przykład nie, nie, nie wchodzą w jakieś, nie przeszkadzają pani. W zbieraniu tych podpisów ja w ogóle, i może ich jest w ogóle więcej nawet. Yy, ja w ogóle się zastanawiam, kiedy PIS będzie zbierał i w jaki sposób yy, podpisy pod swoimi listami, skoro oni jeszcze mają nieopublikowane listy osób i, i, i jak oni zamierzają to zrobić. Natomiast nie, nie, nie widać zaangażowania po stronie PiSu, chociażby po piknikach 800, które są z pieniędzy publicznych finansowane. Proszę przyjrzeć się zdjęciom. Ja w ogóle jestem zaskoczona, że oni publikują te zdjęcia z ich pikników, jak pod namiotem 800, siedzi jedna czy dwie osoby. Znaczy my takich sytuacji nie mamy. My mamy tłumy wokół siebie. Oczywiście, tłumie, no tak oczywiście jesteśmy, tak jak mówię, w okręgu moim, czyli Gliwice, Katowice Bytom, Zabrze. Gliwice Zabrzeby tam tarnowskie góry, więc to są też to jest miejsce, gdzie tych wyborców koalicji obywatelskiej jest więcej. Natomiast ja nie widzę zaangażowania po stronie Pisu żadnego. No, jeszcze najwyraźniej nie jest pod tej kampanii. Zobaczy, zobaczy, zobaczy pani, wszyscy zobaczymy, oczywiście po opublikowaniu list wtedy. Eee, Bardzo to, jestem ciekawa. To, to, to tak. też nie jest tak, że, że tu jest jakiś falcar, czy coś, jakiego jest czas jeszcze na to wszystko. Tym niemniej, patrząc, wy patrzycie na siebie oczywiście, co Platforma ma dla Śląska w, w, tych, w tych wyborach. Eee, I tak, pamiętam, że kiedyś program dla Śląska, tak. który był niewypałem zresztą. Ale kiedy? Bo my, my przedstawialiśmy program dla Śląska całkiem niedawno, podczas wizyty Donalda Tuska. To się nazywało na program, da, program dla Śląska? To też jest program dla Śląska. Nie, ja pamiętam ten publikowany z schyłkowej platformie mm. przez premier Ewe Koparz. On był bardzo zły. Nie, nie, to my mamy... Dla, na usprawiedliwienie mamy... powiem, że ten, który potem przedstawił premier Morawiecki, okazał się bardzo zły w praktyce, ale to być może jest uroda programów dla Śląska, które są y, formułowane i nierealizowane przez kolejne rządy. Ale słyszał pan o zapowiedzi uznania języka śląska, więc zapewne widział pan... Y, to... naszą obecność w ja Donalda Tuskiem. Tak, słyszałem. A to jest najważniejszy postulat? Nie, nie. Y, zaczynam od tego, który był najgłośniejszy. Natomiast y, podczas wizyty i Donalda Tuska, i parlamentarzystów na, na Śląsku przedstawialiśmy program dotyczący m.in. utworzenia Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku, co dla nas, z naszego punktu widzenia, będzie bardzo ważne. Znaczy, ja w ogóle uważam, że powinny być, y, jeśli coś jest tak, y, tak lokalnego jak w tym przypadku... To powinna być siedziba u nas i, i to my najlepiej wiemy, jak tym zarządzać. Więc u nas to znaczy w Gliwicach? Może być w Grywicach, ale mówimy o Śląsku. Wiemy, że Śląsk jest bardzo specyficznym regionem. My jesteśmy jako miasta, wszystkie bardzo blisko siebie. I, i to jest sprawa akurat drugorzędna, może być w Bytomiu. W że to by, tak mówią politycy również z doświadczeniem ministerialnym, że poza pewną symboliką, która towarzyszy, taką symboliką trochę retro, Ministerstwo na Śląsku, kiedyś to było górnictwo oczywiście, no to będzie trochę problemów z tym raczej. No, pan minister będzie musiał dużo wydawać na przykład na kolej albo samolot, żeby na posiedzenia Rady Ministrów Poradzi podróżować. sobie. Raz w tygodniu. Poradzi sobie. Ale efekt, ja ja też... To, 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 to jedno, naprawdę, jednym zdaniem, dwoma zdaniami, jednym słowem krótko, Jaki ma być efekt? Jaki, jaka jest korzyść z tego, że takie coś jak Ministerstwo Przemysłu będzie na przykład w Gliwicach? My musimy pozyskać, przypomnę, że straciliśmy środki z KPO, cały czas są niewzięte przez PiS i, i tracimy je z dnia na dzień, inne kraje już zaczynają się urządzać bardzo dobrze dzięki tym środkom. My musimy pozyskać bardzo duże pieniądze na transformację energetyczną, na odnawialne źródła energii. To powinno być koordynowane od nas ze Śląska. No i jest to, i, 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 no, nie jest koordynowany. Marszałek Województwa ma w garści y, i, i zajmuje, wiemy, się, zajmuje się sprawą. Wiemy funduszu. doskonale, znaczy, będzie pewnie. No, po pierwsze to ich nie ma, ale po drugie jednak ta, ta wiedza, te kompetencje, ilość osób, które zapewne każdy z nas zna w najbliższym otoczeniu, które znają się doskonale na górnictwie, na odnawialnych źródłach energii. Na transformacji energetycznej, jak chociażby wspomnieć Jerzego Buzka, to są wszystko ludzie ze Śląska. Więc niech ten Śląsk stanie się tym centrum, w którym do tej transformacji energetycznej będzie, znaczy niech od nas się wszystko zaczyna. My mamy najlepiej wykwalifikowane kadry, mamy najlepiej wykwalifikowanych fachowców od tych tematów, osoby, które się znają również polityków byłych czy obecnych, czy ekspertów. I niech to się wszystko u nas dzieje. Powinniśmy być przykładem dla innych miejsc, w których takie docelowe rozwiązania będą wdrażane. To ma być Ministerstwo Przemysłu, czy Ministerstwo Transformacji? Czy Ale to jest jedno i drugie. To, to absolutnie się ze sobą łączy. Nie, nie rozdzielałabym tych dwóch rzeczy. My musimy myśleć mądrze o transformacji energetycznej i pozyskiwać na to bardzo duże środki, korzystając z naszych kadr. A gdzie są takie kadry, jak właśnie nie na Śląsku? To są z większych problemów zarówno w Pani Gliwice, jak i w moim bytem w każdym mieście na Śląsku mamy też. Właściwie my jesteśmy jedyną e, jedynym dużym ośrodkiem, organizmem miejskim w Polsce, może obok łodzi, któremu ubywa mieszkańców i to radykalnie. Mhm. E, wśród rozwiązań są takie proponowane przez Metropolię. Tam są dwie, dwie wersje, dwie wersje nowej ustawy. W sumie żaden z polityków to jest ciekawostka w tej kampanii nie zająknął się. Chyba nie słyszałem jakoś poważniej na temat właśnie tej sprawy i rozwiązań, które, które są proponowane. Ale mówimy o, o nowych rozwiązaniach dotyczących metropolii, tak? Rzecz, no jest to jakaś recepta, jest, jest jakaś diagnoza i recepta. To przypomnijmy, te dwa rozwiązania jeszcze na koniec to jest albo tworzenie, takie, takie bardziej radykalne, tworzenie jednego supermiasta, a drugie to jest przekazywanie dalszych kompetencji, co dzisiaj nie jest, co pokazała sprawa spalarni, nie jest specjalnie możliwe, czy w ogóle nawet nie jest możliwe. Jest to jakaś, jest to jakaś recepta przedstawiana między innymi przez GZM, ale też profesora Tomasza Pieczkowskiego. Politycy nie bardzo się interesują tą sprawą. No, nie, ja mogę panu powiedzieć, ja nie jestem zwolenniczką tworzenia jednego super miasta. Wokół jakiego miasta miałoby to się tworzyć? Znaczy wokół Gliwiz, wokół Bytomia, Wokół Zabrza. Największe miasto. No, najbardziej co, rozpoznawane. Co znaczy no, no, to no, znaczy, ale, najwięcej mieszkańców. Ale Katowice, ile, stolica ile, istnieją, ile lat istnieją Katowice, ile istnieją, no, jak można, mając Gliwice, Bytom, Toszek, Pyskowice czy miasta z naprawdę z historii, kilkusetletnie... Z, 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 dlaczego to mają być Katowice w ogóle, nie? nie, nie? Wiem, no ja ale, wiem, czy to jest najważniejszy argument, nie wiem, czy z, historii, ale jest, czy z historią można robić PKB, yy, yy, nie yy, wiem. Trochę tak, trochę tak. Znaczy, to ja, to, ja bym się na to nie zgodziła, no bo... Yy, ale ale zostawmy, zostawmy... Ale ja uważam, że, że mieszkańcy myślą tak samo. Dobrze, zosta, zosta, zostawmy sprawę tożsamości, która jest bardzo istotna. Kwestia pro problemu, który jest ewidentny w każdym z tych miast, mimo historii. To, to jest... Na czym polega problem, że nikt, nikt się tym specjalnie nie interesuje również w kampanii? Nie jest to temat na kampanię? My się w ogóle kwestią demografii bardzo zajmujemy i mówiliśmy o tym nieraz, że to jest problem, ale to jest problem ogólnopolski. Ja uważam, że jedną z przyczyn są sprawy dla PiSu czysto światopoglądowe, które tak naprawdę nimi nie są, czyli na przykład wycofanie się z finansowania in vitro, uniemożliwienie Polkom i Polakom zachodzenie w ciąże dzięki pomocy państwa. No to jest jed jedna z przyczyn. Proszę, jeżeli... to, ale na przykład województwo śląskie od niedawna yy, yy, będzie znów wspierać Oczywiście. in vitro. W I, miastach są i całe programy szczęście, in vitro. I całe szczęście, w wielu miastach nie ma. W, na Śląsku no ale również, jest, również nie było. No ale... Czy znaczy, um, umówmy się, jeżeli. Czy znaczy in vitro się... nie, 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 nie zahamuje demograficznej katastrofy, którą mamy w Wszędzie. śląskich i, i zagłębiowskich Wszędzie. miastach? Wszędzie. Ale każda, ta, każde takie działanie jest na wagę złota. I jeśli z przyczyn populistyczno-światopoglądowych partia na 8 lat wycofuje się z finansowania możliwości zachodzenia w ciąży przez kobiety, które tych dzieci nie mogą mieć, to niech się nie dziwi 8 lat później, że mamy problem demograficzny, że umiera więcej osób niż się rodzi. No bo to jest proste działanie przyczynowo-skutkowe. No i, i to jest jedna z rzeczy, które musimy natychmiast odwrócić. A na kwestia konkurencyjności, na przykład atrakcyjności takich miejsc jak Gliwice, Katowice, czy Zabrze, czy Ruda Śląska na przykład? To jest temat czy nie? Dla zawsze, polityków. zawsze. Mam bardzo dużo znajomych, którzy przeprowadzili się na Śląsk i są zachwyceni. Faktycznie my trochę w pijarze jeszcze nie jesteśmy w stanie tego przekazać, że jesteśmy zielonym, bardzo przyjaznym regionem. Ale oczywiście musimy o to dbać. Musimy dbać o to, żeby mieszkańcom żyło się dobrze wszędzie i nie tylko w centrach miast. Bo, bo trochę tak jest. Na przykładzie Katowic to centrum jest piękne, ale jak wyjedzie się do poszczególnych dzielnic, to nie wszędzie jest tak pięknie. Więc to są też sprawy takie lokalne, samorządowe, które pokazują, że musimy zadbać o to, żeby te miejsca były również ekologicznie przyjazne dla wszystkich i dbanie o tą konkurencyjność na pewno przyczyni się do. Chęci przyjazdu większej ilości osób. No i jeszcze musimy oczywiście y, te koncerty na, na stadion. Y, y, co, nasz co, y, co co sezon albo inne gwiazda. To tak. Wtedy, tak. wtedy następne, następny następny on... spis powszechny to tak nam skoczy. Ale dzięki temu jeżeli przyjeżdżają Metallica tutaj. Dożywia, ale dzięki temu przyjeżdżają tutaj y, mieszkańcy z bardzo różnych części Polski co i się, widzą. Ale jak tu obawiam się, jest że ludzie, którzy przyjeżdżają na koncert, nawet jeżeli byłby to nie wiem, byliby to stąsi. Oni mogą nie zostać. Oni mogą jednak wrócić do swoich... Stąd się wrócą, domów. Nie, ale... nie, mieszkańcy, publiczność. Jednak ale... wszystko, jak, jak my jedziemy na koncert do nie wiem, do Gdańska, Gdyni czy do Berlina, to jednak wracamy potem do No, ale do powiedzmy, domów. że warto przynajmniej przy tej okazji pokazać, że u nas jest naprawdę fajnie. Marta Golbi, posłanka Platformy Obywatelskiej, była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.